Polowe Studio Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor Salon Samochodowy Świtoń Paczkowski, autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B. Polowe Studio Radia Zielona Góra. Dzisiaj, no gdzie jesteśmy? Tam, gdzie roi się od stresu. Niestety trwa sesja, również na Uniwersytecie Zielonogórskim. I z tej okazji chcielibyśmy podpytać, tym razem akurat panie studentki. Studentów nie widać, studenci chyba się jeszcze uczą. A panie studentki, pierwsze pytanie, czy już są przygotowane? No, są przygotowane, już ostatni egzamin, także leci. Ale ostatni egzamin na którym roku, powiedz? Na pierwszym. Na pierwszym roku, no to w ogóle powinnaś być zestresowana, czy nie? No tak. Tak, ale to już ostatni egzamin, reszta zleciała. Ostatni egzamin jutro i koniec. I wszystko zdane wcześniej? Wszystko zdane. To naprawdę, koleżanka po drugiej stronie to aż sama po prostu zagryza, bo się mówi, jak to jest możliwe. Naprawdę się uczyłaś? Lubisz się uczyć, czy co? Nie lubię się uczyć. Lubię wkuwać na pamięć i myślę, że tylko o to tutaj chodzi. No, to już tak trochę głębiej się zrobiło. Powiedz, kierunek jaki? Resocjalizacja. No i w porządku. No i w porządku, nam się podoba. Dobrze. A, to już zmywasz się. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to miłej nauki. Koleżankę widzę. Jak w ogóle masz na imię? Patrycja. Patrycja, bardzo miło. Damian mam na imię. A ty? Również. Bo słyszałem, że ból głowy, tak? Ale to nie od nauki. Nie. No. Choroba jakaś, coś. Tak. Coś przywlekło. No jak tu się jeszcze uczyć, powiedz? No spokojnie, są drugie terminy, tak? Dobrze, w porządku. Jest przynajmniej jeszcze o takiej akcji, że można w ogóle oceniać Belfra, tak? Tak. Ale co, po egzaminie czy po zajęciach? Kiedy się to ocenia? No kiedy kto chce. Ale... Zależy kto komu jak podpadnie. Czyli co, to teraz na sesji bardziej prowadzący się boją niż przychodzący na egzamin? A powiedz mi, z czego teraz przygotowujesz się do czegoś? Tak, z historii i wychowania. No jak? No... Bolała mnie głowa, więc... No właśnie. Nie wiem, czy można powiedzieć to na egzaminie, ale może warto. Jak to mówią, na studenta turystę. Nie zrozumiem. Na studenta turystę. Trzeba się rozeznać, jakie będą pytania, jeśli przyjdzie w drugim terminie. A, na studenta turystę. Bardzo fajnie, podoba mi się. Dobrze, to jeszcze tutaj koleżankę zapytamy. Cześć, jak masz na imię? Sonia, miło mi. W ogóle wygodnie ci tutaj widzę. Bardzo, bardzo. Jesteś tak zrelaksowana, jakbyś kompletnie nie uczestniczyła w tej sesji. Dokładnie, to jest takie miejsce, gdzie można się zrelaksować przed najgorszym, czyli właśnie przed tą sesją. A już coś za tobą, jakieś egzaminy? Tak, tak, są jakieś chyba trzy. Bodajże 3-4 egzaminy są za nami, z czego wczoraj jeszcze nie wiem, czy zdane, ale no może się poszczęści, może się coś dobrze strzeliło, nie wiem. To pisemne czy ustne to są egzaminy? Ogólnie pisemne, a dzisiaj jest ustne jako jedyny i właśnie to jest najgorsze, bo tego się najbardziej boję. Że coś, bo tak to można pomyśleć chwilę, a tutaj to trzeba po prostu... Tak to można ściągnąć, a tutaj to ciężko będzie. Tak odważnie o tym mówisz. No dobrze, a to który rok, powiedz? Pierwszy. Pierwszy rok. To jakoś ten pierwszy rok taki odważny jest, nie wiem. Ja byłem bardziej przestraszony. Ja nie wiem, czy odważny. Jest strasznie, naprawdę jest strasznie. Dobra, ta pierwsza sesja jest gorsza czy matura? Oj, jeśli chodzi o ustny, to jest najgorsze dla mnie, ale jeżeli chodzi o takie egzaminy, to chyba matura wydaje mi się, że była gorsza. No, zobaczymy, jak to będzie ogólnie z tymi pozostałymi egzaminami. Dobrze, dziękuję bardzo. To na deser mamy panią, która po prostu cały czas się uczy, a tu notatki normalnie. Miałem tak to samo. Kserówki, pokreślone, cyk. Zawsze wtedy trzeba było sobie przypomnieć o koleżankach, które się miało na roku, no bo wtedy dziewczyny, dajcie kserówki. Cześć, jak masz na imię? Agnieszka. A ty się uczysz? Tak, uczę się, ale teraz to jest już bardziej takie przypominanie, bo te notatki, które leżą na stole, to jest ta właściwa praca, a teraz to już tylko tak dla przypomnienia. Albo po prostu dla chyba większego poczucia spokoju, że się uczyło. Też. Wyrzuty sumienia są bardzo nieprzyjemne. Staram się ich unikać. Ale teraz będzie akurat egzamin pisemny, więc na spokojnie. Z czego? Z tradycji literackiej. Moralnie, to szeroki strasznie temat chyba, prawda? Może tak, szeroki jest. Może brzmi trudno, ale jest bardzo przyjemny. No i warto poczytać te rzeczy, naprawdę. No dobrze, a taka zestresowana raczej nie jest. Może dlatego, że jestem na czwartym roku, więc inaczej niż koleżanki już tak podchodzę spokojnie do tego. Sesja jak każda inna. A która była najgorsza, powiedz w takim razie? Ta na pierwszym roku, więc tu mogę was dziewczyny pocieszyć, że to naprawdę potem się robi. Nabiera to sensu, ale też jakiejś takiej schematyczności. Idzie to wszystko zaliczyć.
No dobrze, to co? To powodzenia, tak? Po prostu do połamania, nie wiem, długopisów, piór, tak? Nie, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do przodu, do przodu. Truja chociaż. Dziękujemy bardzo. Na program zaprasza sponsor. Salon samochodowy Świtoń Paczkowski. Autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B.